W środę 26 kwietnia w Cieszynie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach cyklicznych spotkań szersznikowskich odbyło się spotkanie z Krzysztofem Neściorem z Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich na temat śladów wojennych zmagań na Śląsku Cieszyńskim w świetle badań terenowych prowadzonych przez muzeum. Dzisiaj na spotkaniu chciałem tu przedstawić zebranym w związku też z naszym 15-leciem jakby takie podsumowanie naszych badań terenowych dotyczących historii najnowszej naszego regionu, czyli wydarzeń, jakie działy się tutaj w XX wieku pod kątem właśnie militarnym, wojskowym, ale też i szerszego aspektu ludzkim. W takim jakby uzupełnieniu, no bo jest o wiele lepszym fachowcem w tej dziedzinie, będzie też Grzegorz Kasztura, który w uzupełnieniu też powie dokładnie o wypadkach lotniczych i o miejscach, które udało się przebadać związane z katastrofami lotniczymi na Śląsku Cieszyńskim. Prezentacja, ale też można coś tutaj zobaczyć na miejscu też przynieśliście. Przyniosłem takie pokazać jakby artefakty, unaocznić, czym jest ta historia najnowsza, że to nie są skarby ze złota, tylko to są nieraz niepozorne rzeczy, które niejednokrotnie były w przeszłości wyrzucane na śmietnik, a które świadczą o naszej historii, ponieważ jeżeli mają do tego odpowiedni kontekst, no to jest to cząstka historii naszego regionu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.